Witam Państwa po przerwie. Jesteśmy w Płocku, Dolny Śląsk. Za chwilę czeka mój kolega, który już powiedział, że ewentualnie będę u niego coś zaprosić, mówić. Hotel Tadeusz czeka na mnie w kuchni. Zapraszam. Cześć Miszek. Cześć Michel. Cały dzień na ciebie czekam. Co tak długo? No wiesz, no słuchaj, tak jest droga, po prostu jest trudno przyjechać do ciebie. Przyjechałem do ciebie, bo mam taką sprawę, ale pierwszy po prostu widzę robić coś takiego wspaniałego. Powiedz mi, co robisz? Robię polędwiczkę wołową ze śliwkami, z winogronami, na miodzie i na czerwonym winie. Super, ekstra. I winogron mówisz kroisz. Kroisz, tak, ale... kroję, pestkuję. Pestkuję. Tak, trzeba wydrążyć pestki z nasion winogron. Dobrze. Nie mogą pojawić się w potrawie. Dobra. No słuchaj, masz dobre ręce dokrojone, nie? No wiesz, 20 lat stażu jako szef kuchni, więc te dłonie wyrobią się. Dobra, co teraz będziemy musiał zrobić to mięso tam, bo idziemy, no powiedz mi. Macerujemy polędwicę, to znaczy macerujemy w czerwonym winie. Dobrze. Z dodatkiem miodu. I to wszystko musi przejść, wszystkie kawałki mięsa. Aha, dobrze, dobrze. I tam jeszcze trochę pieprz, bo jest dużo pieprz teraz tak używasz, nie? Bo bardzo widzę, że... Mamy teraz gruboziarnisty pieprz. Okej. Okay. I to wszystko musimy przemieszać i... Żeby smak pochodził do siebie. Tak, żeby... Bo ten czerwony wino, które dałeś też jest bardzo daje taki aromat, nie? I teraz musimy to wszystko podsmażyć. Dodajemy masło. Trochę masło. Tak. A powiedz mi, olej używasz? Olej z oliwek, tak, oliwek używam. Ale akurat to danie jest słodko-pieprzne. Preferujemy masełko do tej masełko potrawy. Tak. Jak masełko się nam rozpuści, dodajemy polędwicę wołową. Dobra. A nie wiedziałem, że używasz na razie żadnej soli, tak? Bo... Nie. Bo... Do polędwicy wołowej nie używamy żadnej soli. Dopiero po zakończonej potrawie, jak będziemy już ją przed dekorowaniem, solimy. Trochę soli. Dobrze. Ekstra. Teraz dołożymy śliwki. Śliwki. Tak. Taki proporcjonalny, taki 1 na 3 albo 1 na 2, albo ile? No, 1 tak do 3. Teraz musimy dołożyć winogrona. Tak. Tak, 3 łyżki miodu. Dużą łyżeczkę lub pół dużej łyżki stołowej miodu. I teraz całość podlewamy czerwonym winem. Dobrze. Nie żałować czerwonego wina. Bo wyparuje. No super, no nakładamy się teraz, tak? Tak, nakładamy. Potrawa jest już gotowa. Możemy ją nakładać. Naprawdę bardzo smacznie wygląda. I tak właśnie smakuje, jak wygląda. Jeszcze tylko udekorujemy i już możemy dawać na stół. Możemy dekorować owocami. Potrawa jest słodko-ostra, trochę tymianeczku dla zapachu. Możemy dodać mielony pieprz, świeżo mielony. Kosmetyka. Tak. I potrawa może iść na salę do konsumenta. No bardzo pięknie. No słuchaj, Wyszek, teraz mam dopiero twoje, teraz mam propozycję. Idziemy do studio, robimy ponowny taki te dań, ponownie lub innych, ale po prostu zapraszam cię do studio. Za chwilę idziemy. Zgadza się? Cieszę się. Super. Jesteśmy umówione. No co Wiesław, jesteśmy teraz już w studiu, wiedziałeś jak szybko, byliśmy u ciebie i za chwilę jesteśmy tutaj. Cieszę się, że pogotujemy jeszcze razem. Magia taki. Słuchaj, co ty proponowałeś? Proponowałem koszyki parmezane, polędwiczki. Ja bym myślał, że chciałbym, żeby coś trochę inaczej, wątróbkę drobiowe. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. Też miałem takie małe śliwki, trochę miód. Tak? Będzie to na słodko. Będzie na słodko. Świetnie. Tak? Możemy robić. A teraz tak, bo mamy taki, wiesz, suszone śliwki. Ja zamoczyłem trochę z winem, żeby były taki bardziej taki miękki. Bardzo korzystnie, tak musi być. Musi być, tak. Wcześniej trzeba zamoczyć, bo jak damy na rozgrzaną patelnię, śliwka jest sucha. Sucha. Lepiej namoczyć. Dobra. Więc co, czekam na ciebie. I co robię? No robię takie małe koszyki. Ale pokazujmy widzów, jaki sposób możemy to robić, bo na pewno Wiesław robi na pewno lepsze. Co, proszę ciebie, pokazuj mi widzów, jak możemy to bardzo szybko, prosto sposób robić takie koszyki. Tak. Masz parmezany, masz tarcza. Tak, ścieramy na grubych oczkach parmezan. Dobrze. A ile prób było? Rób.
Ja nie, myślę, nie, że... Nieprawda, nieprawda. To jest dwa razy spróbowałem, to jest zależy też o patelnik, bo tak. Na pewno jest ważne mieć taki żeliwny, taki ciężki patelnik, który ma dużą temperaturę. Tak, musimy osiągnąć wysoką temperaturę. Wysoką temperaturę. Tak. Myślę, że to wystarczy. To już wystarczy? Rozgrzać ja patelnię. Już zarożę patelnię. Przygotowałem taki szkło, że można... Bardzo dobra forma. Tak? Fajny, taki sympatyczny. Co tak będzie wyglądał całe danie. Koszyki będzie ser parmezan i tu składniki w środku, wątróbka, śliwki, miód. Tak? Czerwone wino. Czerwone wino. Ale ja dodam jeszcze dodatkowe, że proponowałbym, żeby używaliśmy taki sos, który jest sos drobiowy. Wątróbka, sos drobiowy, możemy to połączyć, nie? Możemy jeszcze dodać sosu tego, do przyprawy wątróbki. Do mięsa. Przyprawę tak, robimy w przyprawę i potem robimy sos drobiowy. Tak, zdecydowanie. Tak? Ekstra. Jak fajnie współpracować, naprawdę. Patelnia już jest gorąca. Jeszcze. Prawie, prawie. Czekamy. W tym czasie możemy skroić wątróbkę. Ja mogę to robić? Bardzo cię proszę, ja zrobię koszyk. Bardzo fajnie. Ty mówisz, że wątróbkę robimy taki, taki fajny, dużo kawałek, nie? Grubą kostkę. Grubą kostkę. Grubą kostką. Może być tak? Tak. Ja myślałem, że też jest bardzo dobrze, bo bardzo kiedy dobrze. Za małe kroimy, potem zaczyna wysuszyć, nie? To jest tak. Taki... Okej. Okay. A powiedz mi, jaki taki pomysł taki podoba się, bo mogłaś być na przykład prezentować to u siebie na przykład. To znaczy się podobnie robię, tylko nie wiem jak ułożysz, jako będzie główne danie. Jak będzie to wyglądało w całości. Tak. Widzę tutaj u ciebie jeszcze kurki. Tak. No zobaczymy, jak, co nam tu wyjdzie razem. Na dekoracji. Myślę, że poddanie bardzo podobne. Podobne. Fantazja. Fantazja. Proszę Państwa, fantazja mamy. Dwóch kucharzy spotykają i mamy te same fantazje. To jest super, nie? Tak. Możemy tak zaczynać tworzyć. Tworzyć. Co to jest kuchnia? Kuchnia, proszę Państwa, to jest piesze. Kuchnia jest piesze. Wielka fantazja, wielki smak. O, ale to nie powiedziałeś. To ja to nie robiłem to. Nie. Ja tutaj to nie zrobiłem akurat troszeczkę takiego koloru, żeby złamać ten żółty kolor sera. I a zapach. Zapach. Tymianek, świeży. Do wątróbki w sam raz. Do wątróbki. Dobra. Co ja tu będzie wysypać sporo ja to myślę, na talerz. Na talerz, nie? I tu wysypujmy. Tak. Z pół łyżeczki przyprawy. Przyprawa. Tak, jak najbardziej. A to zobaczymy jak to będzie ten moment. Nie potrzebujemy żadnej sól, żadnej pieprz, wszystko pieprz. Już... Pieprz? Pieprz, tak? Deczko pieprzu trzeba. Tak. Okej. Okay. Dodajmy trochę pieprz. Ekstra, super. Ja w międzyczasie może wyłowię te śliweczki z tego ponczu. O, bo tak zamoczyłem, bo tam... Tak. Uwielbiam, kiedy ma trochę taki jest fajny aromat. Aromat jest. Sama zwykły czerwony wino. Czerwone wino, tak. Tu już mamy wątróbkę, która jest już... Zapach mamy to już. No. Fajnie, nie? Ta przyprawa jednak. Trzeba przyprawy już dobrze. Dobra. Też będziemy kroić na taki duży kawałek. Płów, nie? Bardzo ładnie. O, to już mamy to, drogie rzeczy. Miód mamy. Jak to wygląda twój parmezan? Zaczynasz być taki ciekawy. Nie? Parmezan nazywamy to. To jest włoski ser. Tak. A powiedz mi, Wiesław, nie myślisz, że w Polsce jest taki produkt, który możemy też taki używać? Mamy. Nie będę tu reklamował, ale... Nie, ale polski produkt, polski ser też można. Można, zdecydowanie można i... Ma być tylko tłuszcz. Musi być bardzo dobrze rozgrzana patelnia, do wysokiej temperatury. Dobra. Tymczas on się nam szybko nie rozpłynie i możemy go tak samo zrobić. Okej, okay. Dobra. Ale ma być jak parmezana, tłusto ser. Tak. Zdecydowanie. Polskie produkty. Kuchnia europejska. Nazywamy parmezan, ale też ser możemy używać polski ser. Tak. Dlaczego nie? Na patelnię nic, sama ser, bo ma swoje tłuszcze. Tak. Zaczyna mieć taki ładny kolor, brązowy. Wkładamy szkło, przewracamy, powstaje nam koszyk. Te same prawie, te same.
I tu już będzie, za chwilę będzie zimno i zaczyna się robić taki sztywny. Będziemy takie fajne koszyki, które kładamy na talerze. Dobra, to już trzymamy na bok. To jest identyczne, fajne. Identyczne. No tak, kolory są identyczne. Możemy to robić spokojnie. Teraz tak, smażymy i teraz mogę tutaj smażymy na tę patelnię wątróbka. Tak. Tak? Wątróbka, ja lubię dawać trochę masła, wiesz? Trochę masła, a trochę oleju, Oliwek. Taki delikatny. Połączyć. Połączyć, bo to już, wiesz, masło nie będzie ciemniejsze, nie będzie się palić i będzie miał taki fajny zapach. I możemy mieć taki wyżej temperatur. To już mamy jeden. A możemy od razu te śliwki, myślisz? Tak. Ja myślę, że można, jak wątróbka już jest lekko ścięta, to... Lekko ścięta, tak. Możemy dołożyć, bo śliweczki. Nie wolno oczywiście za mocno smażyć wątróbka, bo za chwilę zaczyna robić taki, trochę taki suchy też, nie? Sucha i gorzka. I gorzka. Sucha i gorzka. Czerwone wino. Jodzik. Słuchajcie, to jest taki zapach, że... A to będziemy co? Zaczyna? Ja jeszcze taki element dekoracyjny prowadzę. Kurki. Kurki. Nawet gdzieś. Ekstra. Wieprz. Miód. Dodajmy już od razu miód. Takie łyżeczka. Wystarczy. Bo już śliwki są bardzo słodkie. Bardzo są słodkie. I to już wystarczy. Kurki mamy. Nie zapomnimy oczywiście o nasza sosy, baza, który możemy wymieszać oczywiście trochę zimną wodą. To będzie za chwilę. Zobaczcie, to jest naprawdę, to jest raz, dwa, trzy. To jest już robione. Zostawimy to delikatne, mocne. Jeden łyżeczka. Bez problemu. Mamy tu mieszane aromaty, mieszane konsystencji i zobaczycie, jak to będzie mieszane razem. Te śliwki, miód, wątróbka i pieprz. Oczywiście daliśmy tę przyprawę do mięsa. Dodać. To ja już rozgotuję. W siebie to danie bardziej redukuje. Żeby redukuje. Była bardziej spoista konsystencja. Dobra. No tak, bo dlatego tak bardzo delikatnie smażyliśmy te wątróbki, na pewno nie będą suche. Na pewno. To już, co nas się redukuje, co znaczy wyparuje wszystko, to jest za dużo płynu, które mamy w patelni, tak? Musi być soczysta. Dodajmy tutaj ten sos drobiowy. Wino mamy, śliwki mamy. Ciekawe. Pieprz mamy. To już prawie. Zapach jest super, nie? Taki intensywny, taki, wiesz? Ekstra, nie? Ekstra, zawsze. A mogę dać pytanie, bo to jest trochę taki, trochę twoje otoczki, ale mogę dać estragon. Świeżo u siebie, a tu są suszone, ale świeżo u siebie hodowałem. Jeżeli chcesz, trzeba eksperymentować. Zdecydowanie, bo... Jest delikatny, estragon jest bardzo delikatny. I to naprawdę pasuje do takie danie. Tak, twierdzę. Teraz? Sos już. No, teraz to już. To jest dobre, nie? Jest prima. Słuchaj, mamy sos. Dodajmy sos od razu. Drobowie. Ja bym proponował zrobić otoczkę na talerzu. Idziemy na talerze. Kładamy na talerze. Kładamy twoje koszyka, które mamy tutaj już przygotowane. Tak. Bardzo sympatyczny będzie. No i to już nakładam na ten koszykę, tak? Tak. Co te zapachowe wątróbka, śliwki. Naprawdę to jest smaczne. Sama zapach. I to już. Nie? Tak. I teraz. To już teraz dodajmy ten sos drobiowy, tak? Drobiowy. 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 Który będziemy tak delikatny, nutka. Bardziej taki aromatyczny. O, bardzo aromatyczny. Proponuję teraz ułożyć kurki. Mogę to ułożyć kurki.
sama dekoracyjna, ale to jest bardzo smaczne. Kurki, świeże kurki, kłada na talerze, słodkie, kwaśne. O, i to już ostatnie nutetka dekoracji. I to już koniec. I jeszcze zielone coś mi i zielone się dajmy w środku. No super. Wątróbka na słodko w koszyczku z parmezanu. Wątróbka drobiowa, śliwki, miód, czerwone wino, ser parmezan, kurki, tymianek, przyprawa do mięs Magi, sos do drobiu Magi, masło, oliwa, pieprz i estragon. Do garnka wlać zimną wodę. Dodać łyżkę sosu drobiowego Magi i podgrzewać. Dodać krojone śliwki, miód i czerwone wino. Na patelni stopić masło i dodać trochę oliwy z oliwek. Wątróbki smażyć z przyprawą do mięs Magi do delikatnie brązowego koloru. Na patelni stopić masło i dodać trochę oliwy z oliwek. Obsmażyć kurki z solą i pieprzem, wlać wino, gotować aż połowa płynu odparuje. Serwować wątróbki z sosem w koszyczku z sera. Wiesław, bardzo Ci dziękuję. Wspaniałe danie. To ja dziękuję. Spróbujcie, to jest naprawdę prosto do robienia. Smaczy, zapachowy. I zapraszam Was za tydzień. Nie zapomnijcie, jesteśmy z Wami. Dziękuję. Sponsorem programu jest Nestle Food Services, dostawca profesjonalnych rozwiązań dla gastronomii.